Już jestem. Spotykamy się na webinarze poświęconym projektowaniu własnej gry planszowej. Ja nazywam się Mario Lapik i jeszcze spędzimy ze sobą najbliższe 3 godziny właśnie i będziemy się bawić z grami, z kredkami, z pionkami, z klockami, więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej kolejnej części. Tak jak Wam powiedziałam, przejdziemy sobie teraz do nowej inspiracji, jeśli chodzi o gry planszowe, no i klocki, które mi się kojarzą z dzieciństwem. To jest gra o superbohaterach. Wrzucam Wam już linka na czat. Mam nadzieję, że wróciłyście po przerwie. Tutaj macie linka, możecie zobaczyć, co się pod nim kryje. Zobaczcie, że autorka wykorzystała klocki, figurki superbohaterów. No i gra, którą ona sobie stworzyła, polegała na tym, że superbohater miał dotrzeć i pozbierać wszystkie klejnoty. Ja tą grę troszeczkę zmodyfikowałam, dodałam troszkę elementów. Ale sam pomysł jest bardzo, bardzo fajny, więc warto wykorzystać. By zrobić tą grę, już tutaj prezentacja, coś mi się nie ładuje. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy, tak jak we wcześniejszej zabawie, klocków. Mogą być troszkę większe. Pionków potrzebujemy. W moim przypadku będą po prostu figurki zwierząt: sowy, kangura, pingwina i żółwia. Tak je znalazłam w domu, więc wykorzystałam. Potrzeba też kostek do gry. Potrzeba jakichś elementów, które będziemy zbierać w grze. W tym wypadku ja sobie wymyśliłam, że będą to cukierki, bo są pod ręką. Dokładnie cukierki. Czego potrzebujemy jeszcze? Na pewno coś do pisania. Potrzebujemy karteczek samoprzylepnych, bądź jakichkolwiek karteczek. Najlepiej byłoby, gdyby one były w trzech różnych kolorach. Zaraz Wam opowiem dlaczego. Potrzebujemy też taśmy izolacyjnej, no i nożyczek. No i jakiegoś papieru. Może to być jakiś większy arkusz papieru, szary papier, co tylko znajdziecie. Zobaczcie, że to są przedmioty, które są łatwo dostępne. Są tanie, więc można taką grę stworzyć niskim nakładem kosztów, co jest bardzo ważne. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, gry to pionki, plansza i pewne zasady. No i zaczniemy sobie od budowania planszy. Nasza plansza to będą pola stworzone z taśmy izolacyjnej. Zobaczcie, że wykleiłam arkusz papieru, w moim wypadku Bristol, taśmą malarską, taśmą izolacyjną, przepraszam. Wielkość tego białego pola to jest właśnie wielkość
tej karteczki, ale to może być dowolna szerokość i długość pola. Ja stworzyłam taką planszę, która składa się z 10 na 11 kwadratów i wykorzystałam do tego dwie taśmy izolacyjne o długości 10 metrów i są 15 mm szerokie, arkusz papieru, nożyczki, no i zajęło mi to jakieś 25 minut. Nie byłam w tym bardzo precyzyjna. Wiem, że można było to zrobić lepiej, ale mam wrażenie, że i tak wyszło pięknie. Z takich podpowiedzi polecam, jak będziecie kleić tą taśmę, to doklejajcie sobie ją do podłogi, bo później dzięki temu ten Bristol, ten arkusz papieru Wam nie jeździ nigdzie. No i jak będziecie odklejać, od razu możecie podkleić tą resztkę taśmy pod spód. Dzięki temu to zakończenie jest po prostu ładniejsze, takie bardziej estetyczne. Ja nie używałam do tego linijki. Po prostu ja sobie z tych karteczek przykładałam tą karteczkę i doklejałam taśmę izolacyjną powyżej, poniżej, jak tam pasowało, więc wykleiłam sobie cały arkusz. Powstało fajna plansza. Ona jest też o tyle fajna, że łatwo ją po prostu przechować. Wkładam do tuby, włożyłam ją do tuby i mam, więc jest lekka, więc można ją w łatwy sposób przenosić. Tak jak Wam powiedziałam, potrzebowaliśmy klocków, bo na wybrane pola, dowolnie losowo, położyłam te klocki i one dla mnie są przeszkodami. Przeszkodami. Czyli te pola są tak jakby wyłączone z gry, na nich nie może się pojawić nasz bohater. A bohaterów umieściłam losowo na dowolnych kwadratach. Tutaj widzicie kangurka. Tu jest pingwin, po tej stronie gdzieś był żółw. Losowo umieściłam też, widzicie, cukierki. Cukierki, czyli to jest to, co będziemy zbierać na tej grze. One też rozłożyłam je na dowolnych polach bez większych jakichś rozmyślań. Po prostu tak, żeby mniej więcej każdy bohater miał do jednego cukierka w miarę blisko, a pozostałe, żeby miał po prostu dalszą drogę. Żeby nie wszystko było tak blisko, blisko. Umieściłam też, znalazłam takie kręgle drewniane, takie chłopki. I je też umieściłam jako pola ze strażnikami. Na pola też nie można wejść. No i plansza mniej więcej, zobaczcie, wyglądała w ten sposób. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, potrzebne było też kostka. Ja wykorzystałam dwie. Zaraz Wam powiem, dlaczego dwie. O, tak wygląda plansza zrzutu z góry. Zobaczcie, z ilu kwadratów się składa, z ilu pól, ale tak jak mówię, ilość pól jest dowolna. Autorka tego
tego pomysłu miała, tak jak tutaj spogląda w notatki, arkusz wyklejony 8 kwadratów na 11. Ja mam trochę większą, ale to dlatego, że się zapędziłam, bo mi się tak dobrze wyklejało. I tak jak sama autorka tej gry mówi, że przedmioty, przeszkody bohaterów umieszcza w kolejności losowej. Czyli to nie jest tak, że nasz żółw zawsze stoi na tym polu, nasza sowa na tym polu i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu za każdym razem, za każdą rozrywką ta gra może być inna. I na przykład dla innej ilości graczy. Ja, jak zauważyliście, mam czterech graczy, bo mam czterech bohaterów, czyli te cztery zwierzątka. No i zasada jest taka, że te zwierzątka poruszają się po macie, czyli jeden krok to jest przejście po prostu na kolejny kwadrat. Poruszają się po macie w taki sposób, by zebrać wszystkie, dotrzeć do wszystkich cukierków, bo wejście na pole z cukierkiem oznacza zebranie punktu, dostanie punktu, czyli nasz gracz, nasz bohater może zdobyć 4 punkty, bo jak zobaczcie, mam 4 cukierki na macie. Tych cukierków może być więcej. To już zależy wszystko od pomysłu. Zobaczcie też, że ustawiłam tak jakby graczy po czterech stronach. Każdy gracz ma swoją stronę maty i każdy z nich ma pewien stos kartek ruchu. To są bloczki ruchu. Zobaczcie, że tu jest może mało wyraźnie. Tu jest strzałka do przodu, strzałka w lewo. Rysuję tym pisakiem trochę krzywo, no ale to już trudno. I strzałka w prawo. Dobrze, ja mam problem z kierunkami, więc muszę się troszkę ustawić i popatrzeć na to z innej perspektywy. Dobrze. I teraz, dlaczego dwie kostki? Dwie kostki dlatego, że gracz, zawodnik rzuca dwoma kostkami. No i zobaczcie, tutaj zostało wylosowane 5 i 4. I wynik odejmowania tych dwóch cyfr to liczba ruchów, jakie może zebrać ze swojej kubki. Tak? Czyli w tym wypadku to gracz decyduje. Wcześniej oczywiście każdy gracz wybiera swojego bohatera, że jeden będzie sową, jeden żółwiem, pingwinem i kangurem. To będzie ten ich pionek. Czyli nasz zawodnik ma do wyboru jeden ruch. Tak? Czyli jeśli jestem żółwiem, to gdzie mogę pójść, żeby zebrać pierwszy punkt? No to najbardziej opłaca mi się iść do przodu, czyli wybieram sobie strzałkę do przodu i odrywam po prostu kartkę z tą strzałką i ustawiam sobie ją, kleję po swojej stronie. Tym samym za każdą kolejką, z każdym rzutem będę sobie tutaj dodawać i tworzyć drogę dla mojego żółwia, tak by ta droga umożliwiła mu zdobycie jak największej ilości punktów, czyli w tym wypadku mamy 4. Jeżeli mój żółw, mój gracz
wylosował, wyrzuciłby na przykład cyfrę 6 i 1, no to miałby do dyspozycji 5. 5 karteczek. I ważne jest, że te 5 karteczek wybiera tak jakby z jednego rodzaju, czyli może wybrać 5 strzałek do przodu, albo 5 strzałek w lewo, albo 5 strzałek obrotów w prawo. Nie może sobie wybrać 3 strzałki w prawo, 2 obroty w lewo. Ważne jest, żeby to były strzałki z jednego rodzaju. Pamiętać też należy, że tych strzałek nie trzeba wykorzystywać od razu. To jest bardzo ważne. Czy to jest na razie w miarę jasne? Jasne, Małgosia pyta. Zwycięzcą jest ta osoba, która skompletuje najszybciej drogę przez wszystkie cukierki i zostanie mu tak jakby najmniej tych niewykorzystanych, bo zobaczcie, że ktoś może, tak jak Wam wcześniej mówiłam, nie można zabierać kart z różnych kubek przy wylosowaniu, na przykład, gdzie wynikiem odejmowania jest 5. Można wziąć tylko 5 ruchów z jednego rodzaju, więc wygrywa ta osoba, która napisze całą drogę poprawnie i zostanie jej jak najmniejsza ilość tych karteczek z ruchami, która jest mu niepotrzebna. Czy to też jest jasne? Bardzo się cieszę. Zobaczcie, że tą grę też możecie zmodyfikować. Równie dobrze może być tak, że tym bohaterem naszym możemy przesuwać się na bieżąco. Tak, jeżeli tu sobie ustawiłam strzałkę do przodu, to już przesunę sobie tego żółwia tutaj. Ale równie dobrze może być tak, że troszkę utrudnimy i powiemy, że nasze postacie są nieruchome do momentu, aż na przykład nie napiszemy drogi do pierwszego punktu, czyli do pierwszego cukierka. I dopiero wtedy można sprawdzić nasz kod, tak, nasz układ strzałek, czy on rzeczywiście prowadzi do tego cukierka, do tego punktu. Można też tracić kolejki, jeśli popełni się jakiś błąd, bądź cofać się do jakiegoś punktu, na przykład startowego, bądź jakiegoś pola, które będzie poczekalnią. Ale myślę, że najłatwiej byłoby tracić kolejkę, ponieważ przesuwanie się o jakieś pole spowoduje, że poprzedni kod jest niepoprawny i trzeba będzie budować na nowo, a to już może być troszkę irytujące. Więc myślę, że najłatwiej będzie, jeżeli się popełni błąd, to po prostu tracimy kolejkę, tracimy dwie kolejki. To już zależy, tak jakby zasady zależą, jakby sobie to już wymyślicie. To może być też droga do zdobycia jednego punktu. To też może do jednego punktu, czyli do jednego cukierka. Można też na macie ustawić jakieś pole mety, że na przykład zdobywamy jeden punkt i docieramy do mety. Niekoniecznie zbierając aż 4 cukierki. I kto pierwszy zdobędzie cukierki, dotrze do mety. Tak, to zależy
tak naprawdę od Was. Jak sobie na to teraz patrzę, wcześniej Wam powiedziałam, że przy planszy czego potrzebujemy, były tam te karteczki, przepraszam, samoprzylepne i powiedziałam Wam, że najlepiej byłoby, gdyby one były w trzech kolorach. Byłoby to znacznie czytelniejsze, bo zobaczcie, nie trzeba byłoby na każdej kartce rysować strzałki. Można byłoby się umówić, że na przykład zielona karteczka to jest strzałka do przodu, naprzód, żółta to będzie skręt w lewo, a pomarańczowa prawo. Dzięki czemu już spoglądając na kolor nie trzeba po prostu rysować strzałki, tylko po prostu się umówić, że dany kolor oznacza dany ruch. I też sobie teraz tak myślę, że można byłoby po prostu stworzyć takie stosiki obok, nie żeby każdy miał przed sobą, tylko taki bank ruchów, tak? Dzięki czemu dzieciaki albo jedna osoba będzie po prostu wydawała i kontrolowała, czy dany zawodnik, dany gracz otrzymuje, dostaje odpowiednią ilość ruchów. Teraz tak sobie pomyślałam, że to byłoby dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy Wy też tak myślicie. Chciałabym Was zapytać, co myślicie na temat tej gry? Czy macie jakąś refleksję, przemyślenia na temat wykonania planszy, zasad? A może macie jakieś pomysły na modyfikację bądź dodanie jakichś elementów, bądź jakichś przeszkód, żeby stworzyć jeszcze ciekawszą, może bardziej skomplikowaną grę? Czy są jakieś pomysły? Myślę też, że wiele pomysłów dzieje się po prostu w trakcie. Jeśli zaczyna się grać, to uruchamia się po prostu mnóstwo tak jakby szufladek z mnóstwem pomysłów. Więc jeśli przyjdzie Wam testować bądź sprawdzać, to myślę, że wpadniecie jeszcze na jakieś inne pomysły, inne rozwiązania. Te figurki też mogą być większe, bądź dzieciaki po prostu mogą zrobić swoje figurki. Może to być po prostu jakaś plansza tematyczna. Też będzie dobrym pomysłem z zaznaczaniem jakichś pól, które są wycięte z gry, które po prostu są niebezpieczne, na które nie można wejść. Mi się pomysł bardzo spodobał. Myślę, że w przyszłym roku z jakąś grupą uda mi się go przetestować, ale też myślę, że z dzieciakami po prostu stworzę taką planszę od zera, czyli od czystego arkuszu papieru, taśmy izolacyjnej i będziemy robić od początku. Myślę, że dzieciaki też się ucieszą, że stworzą taką planszę od zera. Nie wiem, czy co o tym myślicie, ale myślę, że dzieciakom się to może spodobać. Kolejną fajną, może znacie, fajną bohaterką właściwie jest Ruby. Może znacie Hello Ruby, fantastyczna książka o programowaniu dla dzieci. Jest to pewna historia dziewczynki o imieniu Ruby, która ma masę przygód, poznaje, odkrywa tajniki programowania, poznaje swoich przyjaciół.
I do tej książki ja Wam wyślę zaraz link do materiału. Musicie chwilkę poczekać. O! Tutaj jest strona poświęcona książce, bohaterce. Może macie w swoich zbiorach, może w bibliotece. A w ogóle, czy znacie Ruby? Tak jak mówiłam, na tej stronie są też materiały, z których warto korzystać. O, dziewczyny piszą. Danusia nie zna Ruby. Ktoś jeszcze nie zna? Anita. Mamy i znamy. To dla tych osób, które nie znają, to jest książka pięknie wydana, z ilustracjami, z piękną opowieścią, więc naprawdę zachęcam. Fragmenty można znaleźć w internecie. Można sobie zobaczyć, jak ona w środku wygląda, bo na wielu blogach jest ona opisana. Ale ona na końcu ma zeszyt ćwiczeń, które warto wykorzystywać na zajęciach. I jednym z tych ćwiczeń, z propozycji, jest właśnie stworzenie gry planszowej. Zobaczcie, jaka piękna plansza, pięknie zaprojektowana, jest przyjemna taka wizualnie, wygląda na profesjonalną. Ta plansza jest gotowa do druku. Ja Wam tutaj już linka wysyłam na czacie. Możecie ją sobie po prostu wydrukować, zalaminować i będzie wielokrotnego użytku. Macie tutaj pola, macie też pola takie specjalne, ja to nazywam, z jakimiś obrazkami, które są czytelne dla osób, które czytały książkę. Są w stanie powiedzieć, co to za bohater. Ale jeśli nie znamy książki, to też nic się nie dzieje. W książce, już Wam tutaj pokażę, w książce o, jest dokładnie ta sama plansza z instrukcją, jak zagrać. Ale też autorka Linda Lucas zachęca do tego, żeby stworzyć własne zasady. Ona wymyśliła, że nasi gracze startują z pola start. Jasne. Docierają do mety, czyli docierają do tego domku. I celem gry jest zbieranie babeczek. Na tych polach specjalnych są albo jakieś zadania, albo jakaś przeszkoda, na przykład na moście. Przeczytam Wam, jakie jest zadanie. W moście jest dziura. Przez rzekę możesz przejść tylko wtedy, jeżeli liczba wyrzuconych oczek wynosi 4 lub więcej. I tak na tych polach specjalnych mamy zadania. Te zadania są różne. Niekiedy, jeśli się niepoprawnie odpowie, to one wydłużają nam troszkę drogę. Czasem powoduje, że wracamy na pole start, bo na przykład nie mamy plecaka. Ale tak jak mówiłam, możecie sobie tą planszę wydrukować i sami stworzyć pomysły,
co się ma zadziać na poszczególnym polu, to dzieciaki mogą wymyślać, co się tam ma zadziać, wydarzyć, czy to będzie pole, które przyspieszy drogę, czy może spowolni, a może stracimy kolejkę, a może wrócimy na pole start. Więc to już może zależeć tylko i wyłącznie od inwencji dzieci. I tak jak poprzednia gra, za każdym razem może wyglądać inaczej, bo za każdym razem dane pole może oznaczać zupełnie coś innego. To już zależy tylko od nas. Czy ktoś z Was korzystał z tej gry? Anita pisała, że mamy i znamy. Czy to oznacza, że wykorzystywałyście tą grę? Bądź jakieś inne zadania z tej książki? Ogólnie całą książkę bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ja byłam nią oczarowana, jak ją dostałam. Piękna historia, przyjemnie wydana, więc warto. Jest też druga część. Mam gdzieś ją tutaj pod ręką. Zaraz Wam pokażę. O! To jest druga część przygód Ruby, a w drugiej części Ruby poznaje wnętrze komputera. Więc wszystko wokół programowania, wszystko wokół komputerów, ale podane w bardzo inspirujący sposób. Więc zachęcam. No i teraz chciałabym Was zaprosić do tworzenia własnej gry, do tworzenia jej zasad. Może uda nam się stworzyć jakieś fajne, fajne rzeczy. Nawet nie może, myślę, że na pewno. Zatytułowałam sobie tą część do dzieła. Do dzieła w oku mnóstw. Do dzieła, wokół jest mnóstwo materiałów, takich kreatywnych farb, nożyczek, flamastrów i tak dalej. Do tworzenia gier to też praca twórcza. Ja sobie dałam za cel, by zrobić coś ciekawego, użytecznego i wykorzystać to, co mamy pod ręką. Czyli tak jak w poprzedniej grze z taśmą izolacyjną, nie wiem co mam z tą taśmą malarską, z taśmą izolacyjną, by wykorzystać to, co mamy wokół siebie, czytaj tanio, czyli żeby to było coś, co nie nadszarpnie naszego budżetu, a będzie ciekawe. Bo zobaczcie, ile rzeczy my mamy wokół siebie, których może niekoniecznie używamy na co dzień, a które można sobie po prostu troszkę przeobrazić i wykorzystać, odkryć nową funkcję danej rzeczy, danego przedmiotu. Ale też postawiłam sobie za cel, by dzieciaki rozwijały umiejętności manualne. Rozwijały swoją wyobraźnię. Celem też tych zajęć, tego spotkania, to odczuwanie satysfakcji z tego, że coś stworzyły, coś unikatowego, coś niepowtarzalnego, coś całkowicie ich, czym mogą się też pochwalić, pokazać, wykorzystać. Zanieść do domu, zagrać. Celem też tego spotkania będzie współpraca, bo gra powstaje
dzięki udziałowi kilkunastu osób, które muszą się ze sobą dogadać, które muszą stworzyć sobie jakiś plan działania, muszą ten plan zaakceptować, muszą ze sobą dyskutować, komunikować się, czasem iść na jakiś kompromis, ale też argumentować swoje racje. Cel to też pokazanie dzieciakom ich mocy sprawczej, że tak naprawdę, jeżeli się chce, można wiele. Nie trzeba przy tym, tak jak wcześniej powiedziałam, wysokiego budżetu. Można wykorzystać to, co mamy wokół siebie. Dlatego też dużą popularnością teraz cieszą się takie warsztaty recyklingowe, gdzie dzieciaki, nie wiem, przerabiają skarpetki, puszki, pudełka, butelki na coś zupełnie innego. Takie przyświecały mi cele, by zrobić grę. Mam nadzieję, że je akceptujecie, że się z nimi zgadzacie, a może chcecie coś dodać od siebie. W pierwszej, żeby powstała jakaś gra, co jest potrzebne? Myślicie, że od czego trzeba zacząć? Bo mamy wokół siebie chętną grupę, mamy wokół siebie mnóstwo materiałów. Możemy, jeśli ich nie mamy, możemy znaleźć. Co potrzebujemy? Tak naprawdę wszystko zaczyna się od pomysłu. Bo na ten pomysł trzeba wpaść. Już wpadliśmy na pomysł gry planszowej, ale zobaczcie, jak szeroka tematyka gier planszowych jest na rynku. Są gry strategiczne, wojenne, są gry karciane, z planszą, bez planszy, o farmie, o zbieraniu monet, o zbieraniu kurczaków. Tego jest całe mnóstwo. Dlatego podczas zbierania, burzowania, trzeba te pomysły zebrać. Ja sobie stworzyłam taką chmurę wyrazów. Z pierwszych skojarzeń, gdy słyszę gra planszowa, że mam ją stworzyć. I takimi słowami był pionek, planszówka, radość, reguły, zespołowa, szyfry, start, rzut, kostka, przeszkody, zadania, meta, współdziałanie, zabawa, kreatywność, pola, zasady, kolejka. Tych słów pewno będzie więcej, ale te pomysły można wygenerować poprzez zadawanie jakichś pytań, które mogą dzieciaki pobudzić, zainspirować, by ustalić temat, czyli wpaść na ten pomysł, o czym będzie nasza gra, no to może być na przykład temat zajęć, okres, w jakim się znajdujemy, na przykład wakacje, to może być gra o wakacjach, o świętach Bożego Narodzenia, to może być gra dotycząca ostatnich wydarzeń, które na przykład były dla nas ważne. Ja sobie pomyślałam, jako że spotykamy się w ramach projektu dotyczącego programowania, pomyślałam sobie, że takim tematem będzie właśnie programowanie, kodowanie, dlatego też w tej chmurze znalazły się te słowa, programowanie, kodowanie, ale też jakieś szyfry, reguły itd., itd. Czy macie jeszcze jakieś
inne słowa, które Wam przychodzą na myśl, jeśli chcielibyście stworzyć grę. Jeśli. Anita coś pisze. Śmiało piszcie. Dobrze jest się podzielić, wymienić jakimiś spostrzeżeniami, pomysłami. Śmiało, śmiało. Poczekamy sobie, co. Coś. Był znak, że coś się dzieje na czacie, ale ta aktywność. Zanikła. Może myślicie sobie tam w swoich pokojach. No, jeśli już mamy pomysł, bo chcemy stworzyć grę dotyczącą programowania, czyli jakimś tematem przewodnim będzie programowanie. No to teraz trzeba stworzyć, tak jak gra charakteryzuje się tym, że ma start, metę i pionki. No ale ten pionek, właśnie, instrukcja porusza się według jakichś zasad. Czyli trzeba, tak jak Anita teraz napisała, trzeba stworzyć jakąś instrukcję. Jak określić jakieś podstawowe reguły, jak ma wyglądać nasza gra? Czy macie jakiś pomysł, jak może wyglądać jakiś fragment instrukcji, jakaś jedna reguła, niekoniecznie cała? Jak myślicie, jaki punkt musiałby się znaleźć w takiej instrukcji? Czy macie jakiś pomysł? Musiałam się napić, bo już mi zasłuch trochę w gardle. Ja na kolejnej planszy wypisałam trochę punktów, które mogą się okazać pomocne. Macie jakiś pomysł? Jakie znacie reguły? Z jakimi się spotykacie, zasady. Małgorzata pisze. O, poczekamy sobie, może zobaczymy się. O, poruszanie się po drodze, dokładnie. Czyli po wyznaczonych polach. Macie jeszcze jakieś inne pomysły? Ja sobie pozwoliłam wypisać takie reguły, które możecie zaakceptować, możecie coś dodać, możecie coś zmodyfikować, także czekam na uwagi. To są oczywiście wybrane, bo ich może zobaczycie, że instrukcje do gier czasem są bardzo rozbudowane. Ale ważne, żeby instrukcja była czytelna, jasna, zrozumiała dla graczy. Więc pierwszą regułą to coś, co powiedziała, napisała Małgosia. Porzucie kostką, pionek przesuwa się o odpowiednią ilość pól. Czyli to, co napisała Małgosia, że porusza się po drodze. Kolejną regułą, która często się zdarza, zasadą, że gdy na kostce pojawia się sześć oczek, gracz ma prawo do ponownego rzutu. Taki bonus za wylosowanie maksymalnej ilości oczek. Nie wiem jak wy, ale ja nigdy nie byłam dobra w wyrzucaniu szóstek, więc rzadko mam w ogóle ten bonus, jak gram.
Wymyśliłam sobie, nie wiem czy pamiętacie, w grze, którą możecie znaleźć na stronie z Hello Ruby, było kilka pól. Były pola zwykłe i były takie pola specjalne, na których coś się działo. Ja sobie wymyśliłam, że na grze, którą tworzymy, będą trzy rodzaje pól. Pola białe, pola zielone i pola pomarańczowe. Pola białe to są pola, na których nic się nie dzieje. Nie mamy żadnego zadania, nie cofamy się, nie idziemy do przodu. Po prostu zgodnie z ilością wyrzuconych oczek przesuwamy się. Jednak gdy trafimy na pole zielone, gracz odpoczywa. Niekoniecznie kolejkę, ale tą kolejkę traci, bądź ma spadek na przykład z pola na przykład 50 na pole 30. To zależy od tego, jak sobie doprecyzujemy tą regułę. No i ma też inne pole specjalne, to pole pomarańczowe. Gracz ma zadanie. I to zadanie, jeżeli wykona poprawnie, dostaje jakiś bonus, na przykład w postaci przesunięcia się o odpowiednią ilość oczek, odpowiednią ilość pól, bądź przesuwa się na jakieś konkretne pole, na przykład jest na 25 i przesuwa się na 40. Dlaczego nie? To my wymyślamy reguły. Później to są takie reguły, które są regułami startowymi. Wiadomo, że te reguły można modyfikować i dodawać w trakcie doprecyzowania, już tworzenia takiej oprawy wizualnej. Możemy te reguły modyfikować po pierwszych testach. Te reguły też możemy zmieniać za każdym razem, jak będziemy grali. Ale to wiadomo, zależy od tego, z kim gramy i tych reguł nie warto zmieniać za często, bo samemu później można się zgubić. Później jest podział pracy. Ja sobie to wymyśliłam w ten sposób, że każda grupa byłaby odpowiedzialna za coś innego. Byłaby grupa odpowiedzialna za doprecyzowanie reguł. Każda gra, na przykład gra, która dotyczyłaby programowania, może opowiadać jakąś historię, mieć jakąś narrację, jakieś elementy, pomysł na elementy graficzne. Więc każda grupa odpowiadałaby za jakiś fragment, tak? Choćby wymyślenie nazwy. Tak, co też jest bardzo ważne, więc tutaj nastąpiłby podział na zespoły. I tutaj też zobaczcie, załączyłam materiały, które mogą się przydać przy tworzeniu gier. To na pewno jakieś karteczki, klej, kredki, pisaki, wszelkiego rodzaju materiały, by zadbać właśnie o tą oprawę wizualną. Tak? Tak jak powiedziałam, o te pola, na przykład ponumerowanie tych pól. Małgosia coś pytała. Poruszanie się po tych polach. Często spotykamy się w grach dla dzieci, że startujemy na przykład z pola pierwszego i celem jest dojście do setki. Figurki z Kinder Jajek. To jest bardzo dobry pomysł. Też o tym pomyślałam. Gdybym wiedziała, to bym zmotywowała się do jedzenia i zbierania, albo zabierałabym od dzieci. Ale to jest wszystko przed nami.
To jest też właśnie, tak jak Małgosia, figurki z Kinder Niespodzianek, ale można też ustalić, że jedna grupa robi, projektuje właśnie nasze pionki, bo to nie muszą być koniecznie te pionki tradycyjne. I tutaj chciałabym wam pokazać coś niesamowitego. To są prace z plasteliny klasy pierwszej, która chodzi do zespołu szkolno-przedszkolnego w Chrzanowicach. To jest Nuc Piotrkowski. Gdy byłam tam na zajęciach stacjonarnych, gdy ja zobaczyłam na półce, że stoją takie piękne, małe figurki. Jak jeszcze dzieciaki mi powiedziały, że one to same robiły, bo one uwielbiają prace takie plastyczne, manualne. I ja byłam oczarowana. Dzieciaki były niesamowicie dumne, bo te figurki są piękne. Wykonali je uczniowie klasy pierwszej. O, Małgosia pisze, że też robiłam z dziećmi, ale z klasą trzecią, więc na pewno też wyszły piękne. Później podzieliłam się, pamiętam, wśród innych trenerów. Wszyscy byli oczarowani tymi figurkami, że stworzyły je pierwszaki. I to właśnie były albo jak te, dokładnie, że stworzyły je dzieciaki. Były to dasze, doty w ubrankach, to były roboty, więc warto dać dzieciakom przestrzeń. Więc myślę, że pozwolenie dzieciakom na zaprojektowanie planszy, jak ma wyglądać rozrysowanie, pozwolenie na zaprojektowanie pionków, ustalając wcześniej jakąś myśl przewodnią, na przykład programowanie, to będzie świetny pomysł. I na przykład w temacie programowania jak najbardziej pionkami mogłyby być roboty. Tak? Każdy wybierałby sobie swojego robota, to byłby jego pionek. Także świetny pomysł. To, o czym już wspomniałam wcześniej, w każdej grze planszowej są jakieś przygody, jakieś niespodzianki. Często z przygodami związane są jakieś przeszkody, zadania, więc tutaj dzieciaki mogłyby po prostu te przygody, niespodzianki, jakąś narrację wymyślić. Mogły to by być przygody właśnie Dasza i Dota, który zmierza do domu na przyjęcie urodzinowe. Albo przygody robotów, które zabłądziły w lesie, bądź przygody robota, któremu zepsuła się jakaś część, i zadaniem po prostu jest przejście przez planszę i zebranie elementów potrzebnych do naprawy. Więc tutaj pomysłów może być bez liku. Można je zbierać, niekoniecznie je wszystkie wykorzystać przy tworzeniu tej jednej gry, ale można je gdzieś zgromadzić, bo one mogą się przydać przy innej okazji. Więc warto zrobić sobie taką tablicę, przystanek, gdzie te pomysły po prostu sobie zaparkują na jakiś czas. Ja wam tutaj wypisałam jeden pomysł, że w programie, w związku z tym, że tematem przewodnim jest programowanie, że w programie znalazł się błąd. No i znalezienie tego błędu troszkę potrwa. No i w związku z tym gracz, gdy znajduje się na polu numer 10,
traci dwie kolejki. To jest mój pomysł na jakąś przeszkodę. Czy macie jakieś inne pomysły? Czy coś Wam przychodzi do głowy? Co się może wydarzyć? A może z programowania, może z robotu? Co jeszcze mogłoby być taką przeszkodą? Macie jakiś pomysł? Anita pisze, może coś tutaj. Zaraz Wam pokażę tą planszę, którą ja stworzyłam, bo ja mam ją tu obok. Stworzyłam ją na szarym papierze, czyli zobaczcie, że łatwa w przechowywaniu, lekka. Więc już Wam tutaj przeczytam, co jeszcze wymyśliłam. Też można dzieciaki w jakiś sposób pobudzić do wymyślania tych przygód, na przykład zadając pytania, co się mogło przydarzyć robotowi, gdy stracił jakąś część. O, cofasz się o dwa pola. Dokładnie. Przyznam się, że też wykorzystałam taki komunikat, że cofa, nie wiem czy o dwa, ale o jakieś tam pola na pewno. Zaraz Wam tutaj przeczytam. To jest, widzicie, taka plansza. O, wymyśliłam sobie, jako że to jest w najgorszym wypadku wracasz na start. Takiego nie byłam aż taka okrutna, ale można. W wielu grach jest, więc dzieciaki to, dzieciakom to nie przeszkadza absolutnie. W związku z tym, że to jest gra o programowaniu, no to wymyśliłam sobie, że Scratch chce się z nim pobawić. Mamy zostać i pobawić się z kotkiem przez jedną kolejkę. Tu jest dziesiątka. O, podoba mi się mój punkt 21. Gdzie do Twojego zespołu, jako że programowanie to praca też zespołowa, więc punkt 21 brzmi następująco. Do Twojego zespołu dołącza nowa osoba. Wyjaśnij jej, co chcesz zrobić, jaki program chcesz napisać. W związku z tym, że to tłumaczenie, wyjaśnianie trochę potrwa, tracisz jedną kolejkę. Więc takich przeszkód może być całe mnóstwo. Ruszasz, o dokładnie, no, bardzo fajna przeszkoda. Ruszasz z miejsca, wyrzucając dokładnie trzy oczka. Albo można to troszkę ułatwić, że tak jak było w Hello Ruby, że wyrzuca, możesz ruszyć z pola, jeśli wyrzucisz na przykład trzy lub więcej. Albo musisz wyrzucić tylko liczbę, cyfrę nieparzystą bądź parzystą. To już zależy od nas. I tak sobie rozrysowujemy, planujemy daną grę, aż w końcu przychodzi moment, kiedy tworzymy tą planszę. Ja zachęcam do tego, żeby z dziećmi to zrobić samodzielnie. Sama będę z dzieciakami robiła to podczas zajęć. Więc uważam, że jeśli zrobią to samodzielnie, będą to bardziej doceniać.
A to będzie takie ładne, takie ich, więc będą się z tego cieszyć. Plansza też jest duża, taki arkusz, a arkusz szarego papieru jest takim spory, więc jeśli dzieciaki będą pracowały wspólnie, bądź też tylko ten zespół projektowy, plastyczny, więc im to też szybko pójdzie. No i taka plansza powstała, zobaczcie. To jest taka plansza testowa. Przygotowałam ją na ten webinar. Jest oczywiście do rozwinięcia. Sobie tutaj zanotuję te pomysły wracania na start od Małgosi. Zobaczcie, że mamy start, że tutaj zaczynamy przygodę. No i meta. No i zobaczcie, że mamy dokładnie 41 pól. W 42 polem jest meta, i na którą musimy wejść, by wygrać. No i dzieciaki, rzucając kostką, przemierzają sobie tą drogę. Nie ma wielu pól, zobaczcie, ale też dzięki temu ta rozgrywka może być szybsza. Tak? Dzięki temu też nie musimy tracić sporej ilości zajęć na rozgrywkę. Małgosia pisze, że możesz też dać, że jak stoisz na pole 26, idziesz na pole meta. Można też, ale no w sumie to też takie losowości. Można, ale że tak tylko staniesz, warto jakieś tam zadanie jeszcze postawić. Że jeśli wykona zadanie, to wtedy staniesz na polu z metą. Będzie to twoje zwycięstwo. Ale też dobry pomysł. Zobaczcie też, że w tych regułach mówiłam, że pola pomarańczowe to pola z zadaniami. I po rozwiązaniu tych zadań wykonujesz instrukcję zawartą pod zadaniem. Ja zobaczcie też te zadania schowałam tak jakby pod kartką. Pod tymi karteczkami i dzięki temu te zadania można po prostu wymieniać. Można ich przygotować całe mnóstwo i zależnie od tego, kto gra, czy to już dzieciaki, które grały kiedyś w tą grę, czy jakieś nowe, można sobie zmienić zadania. Te zielone pola też można zrobić w taki sam sposób. Dzięki temu za każdym razem jest inna niespodzianka. Co może być na takim polu pomarańczowym? Ja sobie wymyśliłam, że na przykład jednym z takich zadań może być wydaj polecenie w taki sposób, by twój sąsiad z lewej strony doszedł do dowolnego okna w sali. Jeżeli ci się uda, przesuń swojego pionka o 5 pól. Zobaczcie, że też tutaj jest takie troszkę powtórzenie tego, co mogło zadziać się na zajęciach, tak? Czyli wydawanie instrukcji, sterowanie, wydawanie jasnych poleceń, które są zrozumiałe zarówno dla osoby, która je wydaje, jak i dla osoby, która ma je odczytać. Innym zadaniem może być wymień trzy aplikacje, które poznałeś na zajęciach. Aplikacje, które służą na przykład do programowania. Wtedy też możemy zaobserwować, czy dzieciaki pamiętają, co robiły. Jeżeli ci się uda, przesuń się o trzy pola, jeżeli nie, tracisz kolejkę. Więc takich zadań może być całe mnóstwo. Innym zadaniem jest powiedzenie, co to jest w ogóle programowanie. Albo
z wykorzystaniem z tabletu, że dzieciaki mają sprawić, by kotek w aplikacji Scratch Junior zatańczył. No i jeżeli uda się, to grak przechodzi na pole 37, czyli już całkiem blisko. Zobaczcie, że to są zadania, które ja wymyśliłam. Myślę, że dzieciaki byłyby jeszcze bardziej kreatywne. Jeszcze wymyśliłyby ciekawsze zadania. Jakie zadania wy byście wymyśliły? Wymyślili? Macie jakieś pomysły? Jakieś zagwozdki dla graczy, które by ich zainteresowały? Założenie jest takie, że tworzymy grę, która tematem przewodnim będzie programowanie. Czy macie jakiś pomysł na pytanie, na zagadkę? Małgosia pisze. Może się uda coś wymyślić. Ułóż wieżę według kodu. Dokładnie. Można wykorzystać w ogóle wszystkie te elementy, które robiłyśmy na zajęciach. Robiliśmy na zajęciach. To może być układanie wieży z kubeczku, wykorzystanie maty, aplikacji, Scratcha. Więc tutaj ułożenie prostego sudoku. Więc myślę, że wiele takich zadań można stworzyć. Można też, tak jak mówiłam, pozwolić dzieciakom stworzyć zadanie. Zobaczymy wtedy, co zapamiętały. O, Małgosia jeszcze, że ułóż wieżę według kodu. Jeżeli się uda, przesuń się o 5 puli. Jeżeli nie, cofnij się o 5. Sprawiedliwe. Więc tutaj może być pomysłów bez liku. Tutaj jeszcze zrobiłam takie drabiny, takie na razie trzy. No, drabiny to jest po prostu schodzimy w dół. Zobaczcie, że są od tych zielonych z przeszkodami. Czyli idziemy po drabinie z 14 na 4. No i tutaj stwierdziłam, że z 39 przesuniemy się na 16. W sumie 16 lepsza niż ten pole start. Także reguły można sobie wymyślić. No i teraz, jak sobie stworzyliśmy taką planszę, oczywiście trzeba wymyślić jakąś nazwę. Ja pomyślałam o tytule Mistrzowska Przygoda. Czy macie jakiś pomysł? Nawet tutaj, zobaczcie, przykleiłam naklejkę. Inspirują mnie mistrzowie kodowania. Więc to będzie gra, którą będziemy sobie z dzieciakami modyfikować, tworzyć od zera, ale temat przewodni myślę, że wykorzystam z programowania. Będzie fajnym podsumowaniem zajęć. No i jak sobie taką grę stworzymy, no to wiadomo, trzeba zagrać. Zagrać po to, by przekonać się, czy to rzeczywiście działa i skuteczne, sprawia frajdę, czy może coś zmodyfikować, czy zadania są dobrze sformułowane, czy dzieciaki mile spędzają czas. Wtedy też przy takiej pierwszej grze, przy pierwszych testach, to jest sprawdzenie tego, czy wszystko jest ok, czy na przykład, czy numeracja się zgadza, czy należy coś poprawić.
To jest też doprecyzowanie czasem jakichś zadań, gdy wydają się mało precyzyjne bądź niejasne dla kogoś. Warto też taką grę, jeżeli się stworzy, dać komuś, kto nie brał udziału w tym procesie twórczym. Dzięki temu spojrzy na daną grę takim obiektywnym okiem. I może dostrzeże coś, co można udoskonalić. Więc warto testować, grać. Tutaj też Wam o start, tutaj zaczynasz swoją przygodę. Myślę, że plansza jest fajna. Zobaczcie też, że jest. Tak jak Wam powiedziałam, łatwa w przechowywaniu i nawet jeśli coś z nią stanie, łatwo ją odtworzyć. Pomysł na tą grę planszową, w ogóle na jakieś etapy, na jakiś proces, wskazówki też przy tworzeniu takiej gry zaczerpnęłam już Wam tutaj powiem. Z artykułu, który pojawił się w czasopiśmie Biblioteka Publiczna w tym roku, autorskie planszówki, samogrejki dla każdego, gdzie właśnie autorzy też tworzyli gry dla dzieci, z dziećmi, po to właśnie, by stworzyć coś ciekawego i niskobudżetowego, czyli taniego. Więc dużo fajnych, ciekawych wskazówek w tym artykule. Niestety nie jest dostępna w wersji elektronicznej, ale może uda Wam się, jeśli będziecie zainteresowani, to może uda Wam się go zdobyć w jakiejś bibliotece, która okolicznej, która prenumeruje bibliotekę publiczną. Ogólnie też polecam stronę. Bardzo fajne inspiracje. Biblioteka. Zaraz Wam wyślę linka. O, wyślę Wam linka. Na stronie jest po prostu zawartość numeru, więc możecie sobie zobaczyć, co jest poszczególnych. Czasem bardzo fajne pomysły, inspiracje do zajęć, które można wykorzystać niekoniecznie w bibliotece, ale też w szkole na zajęciach dodatkowych, więc warto. Co myślicie w ogóle o planszówkach? Bo ostatnim etapem, tak naprawdę, jeżeli już zagramy pierwszy raz, damy do testów, poprawimy to, co było do poprawy, zrobimy, że będzie po prostu tak, jak chcemy, no to pozostaje nam tylko grać i się bawić. I dzielić się tym, co zrobiliśmy. Jakie macie wrażenia? Czy dzieciakom takie zajęcia stworzenia gier, zgenerowania tych pomysłów, stworzenia, wymyślania, przypadłyby do gustu? Czy by się zaangażowały? Czy myślicie też, że sprawdziłyby się w klasach 1-3? Bo ja myślę, że tak. Czy macie jakieś obawy, wątpliwości? Małgosia pisze. Jak tylko sygnalizuje, że ktoś pisze, to znika z czatu. Podzielcie się proszę wrażeniami, czy to jest dobry
Planszówki są zawsze fajne i rozwijają kreatywność dzieci. Ja mam wrażenie, że im więcej zabaw, ćwiczeń na pobudzenie tej kreatywności, takiego tworzenia, w ogóle procesu współdziałania, tym lepiej. Przypominają się lata młodości, gdzie były tylko one. Zobaczcie, że to też takie fajne przejście i połączenie tego programowania ściśle z komputerem, tak, ze Scratchem, z jakimiś aplikacjami, z narzędziami online'owymi, z takim narzędziem, które mamy tak namacalnie, tak, na które mamy wpływ totalnie na cały jego proces tworzenia, bo zamieniamy zwykły arkusz papieru w grę. No i przypominają się zabawy na dworze, to prawda. Bo słuchajcie, przecież można taką planszówkę wynieść na dwór, jak jest ładna pogoda i plaża jest na tyle duża. Tak samo jak matę, którą macie w swoich szkołach, można wynieść na zewnątrz, jak jest ładna pogoda. I problem tylko z tym czasem. Czasu brakuje. No niestety tak jest, ale czasem warto go znaleźć, postarać się i po prostu odpocząć w taki fajny, kreatywny, twórczy sposób. Więc lekcje zbyt krótkie się robią. Trochę tak jest, ale zobaczcie, że ten proces tworzenia planszówki można podzielić na etapy. Nie muszą to być jedne zajęcia, jedne warsztaty, tylko raz w tygodniu poświęcić na to jakiś fragment zajęć, na przykład na edukacji plastycznej, kiedy mamy jakąś technikę, takie zabawy manualne. Robimy pionki, projektujemy plansze. Wtedy, kiedy chcemy edukację polonistyczną, wtedy możemy generować pomysły, wymyślać zadania, więc to tak naprawdę zależy od nas. A też są zajęcia dodatkowe, które czasem zdarza się prowadzić, więc jeżeli tylko wpisuje się gra planszowa, tworzenie, to jak najbardziej można. A tak jak Wam powiedziałam na początku webinaru, tutaj podaję swój adres mailowy. Gdyby komuś umknął jakiś link, to ja te linki mam zgromadzone, więc można śmiało napisać i ja po prostu wyślę taki dokument tekstowy z linkami i z opisem, co pod każdym się kryje, żeby łatwo było znaleźć, więc śmiało piszcie. Ja maila sprawdzam bardzo regularnie, bardzo często, więc i staram się szybko reagować, więc piszcie, piszcie. Chciałabym teraz, żebyście zobaczyli pewien filmik o edukacji, nauczaniu, też troszkę o tym czasie. To będzie też taki moment przed podsumowaniem naszego spotkania, albo może inaczej, zróbmy sobie podsumowanie, później zobaczymy sobie filmik, a kolejnej części po przerwie, po filmiku, będzie ten czas na zadawanie pytań, rozwijanie jakichś tam wątpliwości, sugestii. Jeżeli macie jakieś, to śmiało, śmiało piszcie. Zawsze mówię, że po jakimś spotkaniu warto dostać tę informację zwrotną, czy takie zajęcia, taki pomysł uczestnik
by wykorzystał, czy nie, czy coś by zmodyfikował. Czy macie jakieś spostrzeżenia, jakąś refleksję po tym webinarze? Bo zobaczcie, że jest już prawie 20, więc minęły prawie 3 godziny z tematem gier planszowych. Czy coś Wam się podobało? Czy coś byście wykorzystali? Zmodyfikowali? Czy macie jakieś spostrzeżenia? Czy jakieś macie obawy, że na przykład wykorzystałabym, ale... Oczywiście propozycje gier bardzo mi się podobają, to napisała Małgosia. Wybrałam też takie gry i aktywności, które zauważcie, są niskobudżetowe, łatwe w przygotowaniu, szybkie. Nie trzeba na nie tracić dużo czasu. Są to też materiały gotowe do wydruku. Jedynie ta plansza z taśmą, którą trzeba wykleić, ale tak jak Wam mówiłam, napisałam, że to jest 25 minut i nie robiłam tego od linijki, więc w miarę szybko. Chciałam Wam pokazać też coś, mam nadzieję, innego, co jesteście w stanie włożyć do swoich zajęć. Wykorzystasz z dziećmi z klasy pierwszej, a z rozbudowaną z klasą drugą, trzecią. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję, Anita, za miłe słowo. Mam nadzieję, dla mnie gry planszowe to jest frajda i taką samą frajdę mam podczas zajęć z programowania, kiedy siedzimy przed laptopami, komputerami czy tabletami, i taką samą frajdę mam, gdy gramy w gry planszowe. Więc odnoszę wrażenie, że dzieciaki też będą czuły tą frajdę. Te elementy, tak jak mówiłam, już niektóre wykorzystywałam. Nie tworzyłam tylko gry planszowej, którą my robiłyśmy, pokazywałam w ostatniej części, a warto to zrobić, mam wrażenie, więc fajnie. To będzie mój pomysł na podsumowanie zajęć. Gosia pisze, że tą rozbudowaną grę będzie robiła ze starszymi klasami, z klasą drugą, trzecią, ze względu na zaangażowanie w robieniu wspólnej planszy. To jest bardzo dobry pomysł, żeby zrobić to ze starszymi. Dzieci lubią grać i my też, to jest prawda. To jest też aktywność, która łączy pokolenia. To jest piękne w grach planszowych. I te gry planszowe, reguły, zasady przekładają, i te umiejętności przekładają się później na zajęcia z programowania, bo ćwiczymy te same umiejętności, kompetencje miękkie. Tak samo przy grach planszowych, jak i przy programowaniu. Więc myślę, że warto wykorzystywać planszówki bądź jakieś elementy. Gry łączą pokolenia, to prawda. Dlatego często też na opakowaniach zdarza się, że gra jest do 101 plus, tak? Na przykład od 7. Dla wszystkich, wszyscy coś dla siebie znajdą.
Dziękuję, Marysiu, za podsumowanie w formie gry Łączą Pokolenia. Jeszcze Anita coś zaczęła pisać. I Marysia. Na podsumowanie tych warsztatów, tego webinaru, chciałam Wam puścić filmik z YouTube'a. To nie będzie filmik o grach planszowych, będzie o takim dziecięcym podejściu do życia, o pomysłowości, kreatywności. O dziecięcym optymizmie, którego my dorośli powinniśmy się troszkę nauczyć od dzieci, bo zanika. To jest przerażające, ale taka jest prawda. Jest to wystąpienie, nie będę zresztą zdradzać. Filmik jest w języku angielskim, ale ma napisy polskie. Ma około 10 minut, więc tak prawie do 19:55. I teraz ja go za chwilkę puszczę. I napiszcie mi proszę na czacie, czy widzicie napisy. Czy widzicie napisy? Czy wszystko się ładuje? Dobrze. Now, I wanted to start with a question. When was the last time you were called childish? For kids like me, being called childish can be a frequent occurrence. Every time we make irrational demands, exhibit irresponsible behavior, or display any other signs of being normal American citizens, we are called childish. Which really bothers me. After all, take a look at these events. Imperialism and colonization, world wars, George W. Bush. Ask yourself, who's responsible? Adults. Now, what have kids done? Well, Anne Frank touched millions with her powerful account of the Holocaust. Ruby Bridges helped to end segregation in the United States. And most recently, Charlie Simpson helped to raise 120,000 pounds for Haiti on his little bike. So as you can see evidenced by such examples, age has absolutely nothing to do with it. The traits the word childish addresses are seen so often in adults that we should abolish this age discriminatory word when it comes to criticizing behavior associated with irresponsibility and irrational thinking. Thank you. Then again, who's to say that certain types of irrational thinking aren't exactly what the world needs? Maybe you've had grand plans before, but stopped yourself thinking, that's impossible, or that costs too much, or that won't benefit me. For better or worse, we kids aren't hampered as much when it comes to thinking about reasons why not to do things. Kids can be full of inspiring aspirations and hopeful thinking, like my wish that no one went hungry, or that everything were free, kind of utopia. How many of you still dream like that and believe in the possibilities? Sometimes a knowledge of history and the past failures of utopian ideals can be a burden, because you know that if everything were free, then the food stocks would become depleted and scarce and lead to chaos. On the other hand, we kids still dream about perfection. And that's a good thing, because in order to make anything a reality, you have to dream about it first. In many ways, our audacity to imagine helps push the boundaries of possibility. For instance, the Museum of Glass in Tacoma, Washington, my home state, yoo-hoo, Washington!
has a program called Kids Design Glass, and kids draw their own ideas for glass art. Now, the resident artist said that they got some of their best ideas from the program because kids don't think about the limitations of how hard it can be to blow glass in a certain shape, so they just think of good ideas. Now, when you think of glass, you might think of colorful Chihuly designs or maybe Italian vases, but kids challenge glass artists to go beyond that, into the realm of broken-hearted snakes and bacon boys, who you can see as meat vision. Now, our inherent wisdom doesn't have to be insider's knowledge. Kids already do a lot of learning from adults, and we have a lot to share. I think that adults should start learning from kids. Now, I do most of my speaking in front of an education crowd, teachers and students, and I like this analogy. It shouldn't just be a teacher at the head of the classroom telling students, do this, do that. The students should teach their teachers. Learning between grown-ups and kids should be reciprocal. The reality, unfortunately, is a little different, and it has a lot to do with trust, or lack of it. Now, if you don't trust someone, you place restrictions on them, right? If I doubt my older sister's ability to pay back the 10% interest she established on her last loan, I'm going to withhold her ability to get more money from me until she pays it back. True story, by the way. Now, adults seem to have a prevalently restrictive attitude towards kids, from every don't do this in the school handbook to restrictions on school internet use. As history points out, regimes become oppressive when they're fearful about keeping control. And although adults may not be quite at the level of totalitarian regimes, kids have no or very little say in making the rules, when really the attitude should be reciprocal, meaning that the adult population should learn and take into account the wishes of the younger population. Now, what's even worse than restriction is that adults often underestimate kids' abilities. We love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sing to them. My own parents had anything but low expectations for me and my sister. Okay, so they didn't tell us to become doctors or lawyers or anything like that. But my dad did read to us about Aristotle and pioneer germ fighters, and lots of other kids were hearing the wheels on the bus go round and round. Well, we heard that one too, but pioneer germ fighters totally rules. I loved to write from the age of four, and when I was six, my mom bought me my own laptop equipped with Microsoft Word. Thank you, Bill Gates, and thank you, Mom. I wrote over 300 short stories on that little laptop, and I wanted to get published. Instead of just scoffing at this heresy that a kid wanted to get published, or saying, wait until you're older, my parents were really supportive. Many publishers were not quite so encouraging. One large children's publisher ironically saying that they didn't work with children. Might want a children's publisher not working with children. I don't know, you're kind of alienating a large client there. Now, one publisher, Action Publishing, was willing to take that leap and trust me and listen to what I had to say. They published my first book, Flying Fingers, you see it here. And from there on, it's gone to speaking at hundreds of schools, keynoting to thousands of educators, and finally today, speaking to you. I appreciate your attention today because to show that you truly care, you listen. But there's a problem with this rosy picture of kids being so much better than adults. Kids grow up and become adults just like you. Or just like you, really? The goal is not to turn kids into your kind of adult, but rather better adults than you have been, which may be a little challenging considering your guys' credentials. But the way progress happens is because new generations and new eras grow and develop and become better than the previous ones. It's the reason we're not in the dark ages anymore. No matter your position or place in life, it is imperative to create opportunities for children so that we can grow up to blow you away. Adults and fellow Tedsters, you need to listen and learn from kids, and trust us and expect more from us.
You must lend an ear today because we are the leaders of tomorrow. Which means we're going to be taking care of you when you're old and senile. No, just kidding. Actually, really. We are going to be the next generation, the one who will bring this world forward. And in case you don't think that this really has meaning for you, remember that cloning is possible, and that involves going through childhood again, in which case you will want to be her just like my generation. Now, the world needs opportunities for new leaders and new ideas. Kids need opportunities to lead and succeed. Are you ready to make the match? Because the world's problems shouldn't be the human family's heirloom. Thank you. Thank you. Thank you. Część z was napisała mi, że nie ma napisu. Dlatego też wysłałam na czacie link do tego wystąpienia tej młodej damy, która właśnie mówi o podejściu dzieci, o kreatywności dzieciaków, żeby dać dzieciom głos. I wszelkiego rodzaju zajęcia, które dzieciakom pozwalają na rozwój tej kreatywności, na danie dzieciakom głosu, żeby miały swoją możliwość wyrażenia swojej opinii, są niezwykle ważne. A myślę, że planszówki i pomysły dzieciaków na gry, czasem może na rozwiązywanie problemów lokalnych, światowych, bo przecież pomysł na planszówkę nie musi dotyczyć tylko programowania. Więc myślę, że warto sobie go zobaczyć. W ogóle polecam platformę TEDa. Są tam bardzo fajne filmy, ciekawe, bardzo inspirujące, więc o edukacji jest całe mnóstwo, więc zachęcam do obejrzenia. Może Wam jeszcze się coś spodoba. Teraz zapraszam Was na przerwę. Przerwa jest 19:55 do 20:10. 20:10. Spotykamy się tutaj o 20:10 na taką sesję właśnie, która będzie należała do Was. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, uwagi, inspiracje, a może Wy coś znaleźliście w sieci, chcecie się podzielić bądź napisać o swojej przygodzie z planszówką, to zachęcam. Także widzimy się o 20:10. Pasuje?
No i wybiła 20:10. Koniec ostatniej przerwy. I tak jak Wam na początku powiedziałam, że ostatnia godzina to będzie czas na. Slajd muszę zmienić. To będzie czas na Wasze pytania i wątpliwości. Na rozwianie raczej tych wątpliwości, na jakieś spostrzeżenia, podzielenie się też może swoimi inspiracjami, co robicie z dzieciakami, bądź może szukacie jakiegoś materiału, może będę mogła Wam pomóc. Ja tutaj będę do 21:00, więc gdyby coś, to śmiało piszcie na czacie. Ja Wam chcę jeszcze bardzo podziękować za te 3 godziny pracy, których tematem były gry planszowe. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się troszkę zainspirowaliście. Mam nadzieję też, że wykorzystacie jakieś materiały, linki. Tak jak mówiłam, śmiało możecie napisać na maila, jeśli Wam coś umknęło. Tak naprawdę. No i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za ten czas. Było mi bardzo miło. Jeśli macie jakieś uwagi w ogóle do webinaru, to śmiało piszcie. Dziękujemy również. To ja Wam dziękuję. Jeśli chciałabym po prostu poznać Waszą opinię, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli się podzielicie jakimiś wrażeniami z webinaru, z tematem gier planszowych, jakaś myśl, która Wam krąży po tym czasie spędzonym tutaj razem.